W jaki sposób matematyka jest osadzona w tym naszym ogólnym porządku aksjomatycznym nauki. I proszę sobie zanotować matematykę. Jest to oczywiście bardzo ogólne podejście, pewna propozycja języka i metody, można zapisać wszystkie działy matematyki i w ten sposób je niejako zintegrować. Tym niemniej zwracam uwagę, że przy dzisiejszym poziomie dezintegracji nauk, nie tylko humanistycznych, ale matematyki w jakimś sensie, a już nie mówię o fizyce, to gadanie o globalizmie i o integracji świata jest bez sensu. Jeżeli nauka nawet się dezintegruje, to gdzieśmy widzimy integrację. No jak można bez wspólnego języka, nawet w nauce, próbować tworzyć wspólny język światowy? Język literacki jest bogatszy od języka nauki. To jeśli nawet tego suchego języka nauki wspólnego nie ma. Gadanie o integracji jest robienie ludziom przysłowiowej wody z mózgu. Pierwszy krok do ewentualnej integracji świata to musi być integracja nauki. No ale sytuacja, jak mnie z tymi tekstami integracyjnymi z uczelni psami szczują, co koledzy przerobili przy pomocy rozpoznania bojem, kiedy to było 1,5 roku temu chyba. To o czym my mówimy. I to niekoniecznie musi mieć podtekst takie coś, podtekst taki jakiś tam polityczny na przykład. To może być wywołane tym, że naukowcy podzielili świat na fragmenty. Każdy bada swój fragment, a jak ktoś z zewnątrz próbuje wejść, no co robią właśnie ludzie uprawiający interdyscypliny, tacy jak my, no to ci pędzą, gryzą, a dorabiają do tego oczywiście jakieś tam najchętniej polityczne donosy. No to jest powiedzmy, wydaje mi się, że to jest eleganckie. Sprawa was matematyka. No to już się na przykład w historii uważa za oczywiste, że jest to różne kierunki, to się rozwija. Marksizm się już... Ale jak każdy zacznie, to nie skończymy wykładu. Wyczerpał potencjał eksponencyjny, a pozostałe... No, liberalizm to już wyczerpał w okresie, kiedy powstał marksizm. No więc co w to miejsce, jak nie wstawimy, powiedzmy, tego ogólnego podejścia naszego, to nie ma nic. Może się to komuś podobać, czy nie? No, właśnie, niektórzy mogą to mać tak jak... Ta informatyka, o której mówię, że to jest tylko jakiś sposób. No, każdy sobie to jest sposób stosuje, jaki chce. Informatyka jest tylko pewnym działem techniki nawet. No, teoria informatyki to już może być nauka. Ale jak można uprawiać teorię informatyki bez jakościowej teorii informacji? To ja nie wiem. Ten sam jak jest metodologia w humanistyce, w historii jest zbiorem pewnie też różnych reguł, metod, które stosują naukowcy, a poza tym jest metodyka, która jest praktycznie... Ale to jest zbiór pobożnych życzeń różnych naukowców, niezintegrowany. No, nie wiadomo, skąd się ta metodyka bierze. Tak. Objawienie ktoś miał. O, pan lubi objawienia. To objawienia są też w nauce, tylko innego rodzaju. Miał ktoś objawienie, że metodologia ma być. Powiem jedną rzecz. Na narodu świata jest niewiarą w objawienia. O,
podstawy. Ale jakie? Jakie? Takie, które są autentyczne, ale w tym jest problem. Jak sprawdzę? Które autentyczne są? Dla ortodoksyjnego katolika objawienie skończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. A jak ktoś dalej sięga, to prosta droga do herezji. Apokalipsa. Nie. No jak to? Nie chcę prowadzić wątku tego, bo to nic nie da. A nie wiadomo, czy to był ten sam, który był apostołem. A to już właśnie można powiedzieć zasiewanie tak zwanej niewiary. To jest wojna psychologiczna, mówicie, nie, to wiadomo, czy to zaniam, a może inny. Mogę wtrącić, czy mogę wtrącić takie zdanie? Był swego czasu taki człowiek bardzo wysoko postawiony, który bodajże nazywał się Crosby, był dyrektorem Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Kiedy poszedł bardzo daleko, nie w swoim kierunku, to wyskoczył z któregoś tam piętra w budynku tejże dyrekcji. Ale co to znaczy, że poszedł nie w swoim kierunku? Ja to będę sam, ale ja nie będę prowadził wykładu. Ale Centralna Agencja Wywiadowcza. Centralna Agencja Wywiadowcza nie jest instytucją nauką. Tak, tylko podłączył się sprawy zupełnie inne, niż powinien się zajmować. Ale nie wiem, co mi się powinien zajmować. Mnie interesuje metodologia, a nie taktyki. Że ten wyskoczył, a ten skoczył na drugie piętro. A ten lata. Ale ten się powiesił, Petrylicki się zastrzelił. Tak, jeden się powiesił w wychodku, drugi w garażu. No, to nie jest metodologia nauk, proszę pana. To nie ma nic wspólnego z metodologią nauk. Wiem o tym. To są oderwane od siebie fakty. Tylko jeżeli w coś wchodzimy. Nie, my wchodzimy teraz w naukę i nic innego. Ja bym proponował, byśmy zrobili ten wykład dotyczący tego, co się spotkaliśmy, a nie rozmowy o... Proszę zanotować, bo ja pewne rzeczy podyktuję, dlatego że proponuję, żeby Państwo sobie to potem przejrzeli trochę. Bo te sprawy, o których ja mówię, wyglądają być może tak samo jak w matematyce tradycyjnej, ale no... Mam bardziej ogólny charakter. Otóż w tym zintegrowanym systemie nauk matematyka opiera się na dwukropek aksjomatycznej teorii poznania, w skrócie ATP, ogólnej jakościowej teorii informacji, i zawartej w nich implicite logice aksjomatycznej informacyjnej, którą żeśmy ostatnio chyba sobie omówili jako taką. Czyli co to znaczy, że opiera się, używa tych samych pojęć pierwotnych i pojęć zdefiniowanych, prawda? Czyli pojęć niepierwotnych. Tych samych aksjomatów i tych samych twierdzeń udowodnionych, bo aksjomat to jest twierdzenie przyjmowane bez dowodu, z takich czy innych powodów. Ponadto w matematyce wprowadzamy pojęcie pierwotne, jakim jest wielkość. To znaczy w tych, proszę sobie przypomnieć, w naszych rozważaniach poprzednich, to nie operowaliśmy wielkość. Symbole, wzory, którymiśmy operowali, nie dotyczyły, ściśle mówiąc, nie musiały dotyczyć
wielkości. Ale również jako szczególny przypadek mogą dotyczyć także wielkości. Że wielkość pojawia się na poziomie matematyki. I proszę sobie zanotować dalej. Poszczególnym wielkościom odpowiednim porządku przypisujemy liczby. Przecinek, które traktujemy jako obiekty elementarne. Jako obiekty elementarne w rozumieniu oczywiście aksjomatycznej teorii poznania. Traktujemy jako obiekty elementarne, badając ich zbiory i relacje między nimi. To zresztą na tym przykładzie widzimy, że te pojęcia, o których żeśmy mówili, mają zastosowanie. Te pojęcia aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji. Wprowadzamy też relację pierwotną. Jedną. Relację pierwotną. Zwaną większość. Większość, którą oznaczamy, to jest znane z matematyki tradycyjnej, bo my tu przecież nie wywracamy wszystkiego. Znajdę do góry nogami większość. I oznaczamy tak. Większość. I jeżeli liczby, proszę dalej napisać, jeżeli liczby oznaczymy literami A, małe, B, małe i tak dalej, no to po prostu możemy powiedzieć, że na przykład A jest mniejsze a odwrotnie B jest większe od A. No i będę to liczby. I teraz. W matematyce przyjmujemy aksjomaty. Proszę zauważyć, że my, idąc w jaką w dół z tego najwyższego poziomu abstrakcji, zawsze wprowadzamy jakieś nowe pojęcia pierwotne, nowe relacje pierwotne i nowe aksjomaty. Czyli informacje, które przyjmujemy jako prawdziwe, bez dowodu. Dwukropek. Między dwóch wielkościami, w nawiasie liczbami, A małe oraz B małe. Może zachodzić tylko jedna z relacji. Tylko jedna z relacji. A mniejsze od B lub B mniejsze od A
lub A równe B. Ale proszę zauważyć, że tu wprowadziliśmy tylko jedną relację pierwotną, nową. Ta większość, mniejszość, bo równość to już żeśmy wprowadzili w ogólnie jakościowej teorii informacji. A tutaj to jest szczególny przypadek tego. Bo w matematyce badamy systemy, które składają się z liczb i badamy relacje między tymi systemami. No jeszcze jest, jeszcze generalnie to te dwa przypadki, oto i to, no to zarówno tu, jak i tu notujemy, że A nie jest równe B. O. Ale też ta nierówność to nie musimy tu wprowadzać, bo to jest relacja prowadzona w ramach ogólnej jakościowej teorii informacji. Proszę zwrócić uwagę, że w tradycyjnej matematyce we wszystkich dziedzinach nie ma pojęcia informacji. Więc ogólna jakościowa teoria informacji jest bardziej ogólną dziedziną, no i bardziej nowoczesną niż tradycyjna matematyka we wszystkich jej odmianach. I proszę sobie zanotować dalej z nowej linijki. W poszczególnych działach matematyki. Jeden aksjomat tylko, to znaczy, że to jest pierwszy aksjomat tylko. No właściwie to jest tak jak dwa, ale dwa w jednym. W poszczególnych działach matematyki wprowadza się jeszcze inne pojęcia pierwotne, relacje pierwotne i aksjomaty. Mnożyć takie zabawy można w nieskończoność. Cała sztuka polega na tym, żeby przy pomocy minimalnej ilości takich właśnie pojęć pierwotnych, relacji pierwotnych i aksjomatów opisać jak najwięcej. No i proszę sobie tak jeszcze zapisać. Nie wszystkie działy matematyki zostały aksjomatyzowane. Dalej, w nowej linijki, wielkości opisywane przez liczby to specjalny rodzaj relacji. Opisane? Wielkości opisane przez liczby to specjalny rodzaj relacji. Określamy je porównując ze sobą różne obiekty lub systemy. Relacje między wielkościami przedstawia oś. To jest taki sposób graficzny. Na przykład. No, prawa. Mogłeś być wolą. W tym kierunku rosną wielkości. Tu mamy jeden. Tu mamy dwa. Tu mamy trzy. To są liczby. Tu mamy cztery. I tak dalej. Właśnie liczbowo przedstawiamy relacje. Nic dziwnego, że
Chronologia jest najważniejszą nauką pomocniczą w historii. Że co? Chronologia jest najważniejszą nauką pomocniczą w historii. No oczywiście, no ale to właśnie chronologia się opiera na matematyce. Tak, na tego. I teraz badanie w matematyce prowadzone z metodami teoretycznymi. Badamy obrazy. Chociaż powiem wam tutaj rzecz taką, którą usłyszałem od profesora Szynce. Profesor Andrzej Szynce to jest najwybitniejszy z żyjących matematyków, a dlatego najwybitniejszy, bo ma swój oryginalny wkład, bardzo duży, do teorii liczb. Jego specjalnością jest teoria liczb. I on twierdzi, że teoria liczb jest dziedziną empiryczną. No może to sobie proszę zanotować. A nazwiska jak się pisze? Schintzel. To jest rodzina austriackiego pochodzenia. Andrzej, może ja to napiszę, żeby przekreślać. Andrzej. On zresztą mi uświadomił po raz pierwszy, ja go poznałem, jak jeszcześmy byli w szkole średniej, ale na wakacjach i on właśnie powiedział, że jego fascynuje matematyka i teologia, bo to są dwie dziedziny dedukcyjne. To jest założenie, teza, dowód. I jest, no był już wtedy jako młody człowiek, bardzo biegły w teologii. Tylko kochani, to było przed Watykanum Sekundum. Po Watykanum Sekundum, no nie na Soborze, tylko po Soborze, to jest ważne. Po Soborze nastąpiły straszne zmiany w metodologii teologii, nie w samej teologii, bo żadnych herezji nie wprowadzono, nawet po Soborze. Przynajmniej mówię o tym oficjalnym magisterium Kościoła, ale w metodologii. A w nauce metodologia jest najważniejszą rzeczą. Otóż, o ile przedtem stosowano metodę dedukcyjną, analogiczną jak w matematyce, to potem w wykładach teologii przeszli wykładający na metodę opisową. Że ten dogmat to się wtedy tak rozumiało, a wtedy tak, a wtedy tak, a wtedy tak, a to jeden by tak, a drugi by tak. No i to z tego wychodzi no kompletnie. Z apologetyki w ogóle zrezygnowano. Też podeszli do liturgii, że Tak, ale to jest inaczej, lepiej. Więc to proszę was, po prostu regres metodologiczny. Metoda dedukcyjna jest bardziej diagnostyczna niż metoda opisowa. Zwłaszcza językiem literackim, gdzie używa się bardzo wielu niezdefiniowanych, źle zdefiniowanych pojęć. Komparatystykę, bym powiedział, że tak było. Tak. Komparatystyka. Czyli takie bye-bye'u będzie w raju. No i teraz. Tymi metodami teoretycznymi badamy obrazy, chociaż według profesora Szynca w teorii liczb to się też bada oryginały. No. Ja jeszcze wtedy nie stworzyłem tej, powiedzmy, siatki pojęciowej, którą tu operuję, więc przyjąłem do wiadomości to, co mi Andrzej Szynce powiedział.
To jest zresztą człowiek niesłychanie pobożny, on należy do archikonfraterni literackiej. I pamiętam, jak wniesiono święto świętego Piotra i Pawła jako święto państwowe. To okres stalinowski. I akurat byliśmy na wakacjach. No i poszedłem na mszę tam do kaplicy w Czosztynie, bo w Czosztynieśmy byli. I wracam, a Andrzej Szyncel się dziwi, co ty, już byłeś na spacerze takim długim, bo zawsze lubiłem długo spać, więc dziwił się, że ja tak wcześnie wstałem. Mówię, nie, to byłem na mszy, a ty mówi, co ty, codziennie chodzisz? Mówię, nie, a dziś jest świętego Piotra i Pawła. Ojej, mówi, no tutaj już nie będzie w Czosztynie ani w parafii w Maniowach, to muszę jechać do Krakowa, bo tam jeszcze msza wieczorna będzie. No więc w końcuśmy wymyślili, jeszcze wtedy nie byłem na tyle gramotny etyce dotyczącej tej sprawy, że nie ma obowiązku stosowania specjalnych środków, żeby spełnić obowiązek wysłuchania przy świętej święto. Myśmy wymyślili inną metodę. Znaczy, ponieważ on był niepełnoletni, był pod opieką mojej kuzynki, to kuzynka mu zabroniła i koniec. Więc już nie miał problemu, ale pokazuję wam, jak to był człowiek pobożny, no i właśnie podchodzący od racjo. A ile było z Czosztyna do Krakowa kilometrów? No, jakieś ponad 100, bo... A wtedy autobusy to chodziły raz na dzień, albo no, może kilka razy. Zobaczmy te filmy. Tak, poważne traktujące. Wszystko z 50 też. Oczywiście. Gdzie te czasy? Nie zdąży, nie dojedzie, że nie będzie stało. No ale więc profesor Szyncel, tutaj się na niego powołuje, bo on ma bardzo oryginalny dorobek. Zwłaszcza z teorii liczba. Teoria liczb to jest samo jądro matematyki. I teraz proszę sobie zanotować. Mierzenie to będzie definicja. Mierzenie. I podkreślić to słowo. Jest to określanie relacji między dwóch wielkościami. Nazywa też, bywa ono też nazywane skalowaniem. Używa się takiego i takiego słowa. Mierzenie, czyli skalowanie, może być dwukrotek. Mierzenie, czyli skalowanie. Może być po pierwsze rangowe. Które wielkości są większe od których, więc na przykład rangowe, czyli porządkowe. Określamy, że A jest mniejsze od B, a B jest mniejsze od C i tak dalej.
germanistyce chronologia względna. Słucham? Chronologia względna. No tak, że coś było wcześniej, tak, coś później. No i to jest istotne, a nie konkretna data, to jest chronologia tak, bezwzględna. Tak jest. Data nawet... No bo to się bierze właśnie, to się bierze ze skalowania. Tylko skalowanie występuje nieraz w takich dziedzinach, w których przedstawiciele się odżegnują od matematyki. No na przykład w sztuce. Proszę was. A gdzież powiedzą, co matematyki? Cyrkla, wagi, miary do martwych, użyj brył, więc siły na zamiary, nie zamiar podług sił, na przykład. A tymczasem, jeżeli ktoś mówi, ekspert, że to dzieło sztuki jest ładniejsze od tamtego, to nic innego nie robi, tylko skaluje rangowo. Znaczy zakłada, że jest jakaś miara tej piękności, mniejsza z tym jaka, no i jego miary, coś jest piękniejsze od czegoś. To jest właśnie skalowanie rangowe, nic innego. Bardzo ważna sprawa. Pytanie, jaka miara, jakie miary używa? Według czego to ocenia? Ważkości, które też się wydaje. Nie, no według swoich odczuć, które to jest skalowanie rangowe według subiektywnego na przykład poczucia. Może być też tak nadawanie ważkości też, to się stosuje. Może być, tak. Albo się mówi, że na przykład ktoś jest większym naukowcem niż ktoś inny. To jest skalowanie rangowe. W tej chwili te różne normy unijne to chcą bardziej precyzyjnie to robić. I teraz drugi rodzaj. To jest skalowanie przedziałowe, czyli interwałowe. To jest druga sprawa. Przedziałowe. Alias interwałowe. I właśnie studenci często wiedzą, znają tą chronologię bezwzględną, przed jakąś datę, ale już nie wiedzą, co było pod czym. To, co jest najistotniejsze, co było wcześniej, co później, co z czego wynika. Oczywiście, historia to... Albo mówią o czymś, a za chwilę gdzieś tam, jak już XIX wiek, już troszeczkę dalszy czas, gdzieś tam na przykład przylatują nagle 50 lat wcześniej albo później. Przedziałowe, czyli interwałowe. I tutaj... Używamy jednostki skali. To już nie jest tylko tak większe, mniejsze, tylko o ile. Używamy jednostki skali. Na przykład mamy tutaj już oś. Jakaś wielkość rośnie i tu mamy jednostkę skali. O tak to tłumaczę. Jednostka skali. I teraz wielkości, proszę zanotować. Wielkości wyskalowane przedziałowo możemy do siebie dodawać i odejmować. Już na nich jest określona operacja dodawania, odejmowania, no tak jak algebrze. Dodawanie i odejmowanie. Ale jeszcze nie wolno dzielić. No więc proszę was, to jest, że tak powiem, bardziej precyzyjne skalowanie. I trzecie, to jest skalowanie absolutne, czyli ilorazowe. Tak się nazywa.
Już skalowanie absolutne, czyli ilorazowe, występuje wówczas, gdy mamy absolutny punkt zerowy. Absolutny punkt zerowy, na przykład temperatura. Narazek Arabów, jeśli chodzi o liczbę. Słucham? Narazek Arabów, jeśli chodzi o liczbę. No tak, tak. No, ale to jak liczba? To nie są arabskie, tylko indyjskie. No my nie zero chodzi o... Aha. To się jedynie... Absolutne. Skala temperatury. Tutaj ono. Mamy oczywiście też to. Ona ma swoje tam jakieś przedziały. Ale jest zero absolutne. Tu jest jeden. 3, 4. Co to znaczy zero absolutne? Zero absolutne to jest takie, takie zero, które istnieje, jakby to powiedzieć, obiektywnie. Jeżeli jesteśmy realistami, a jeżeli jesteśmy idealistami, to w naszym przekonaniu. A czy to znaczy, że nie ma mniejszej wartości jak zero, czy po prostu jest zero jako... Zero jako punkt, w którym nie ma tej wartości. Nie mieli zero absolutnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Tak, czyli tak, tak jak prawdziwość na przykład w logice, że jest niezależna od naszych poglądów na przykład na temat. No ale to tylko w realistycznej logice. Bo istnieje też i taka idealistyczna. Więc teraz proszę zanotować wielkości skalowane absolutnie możemy dzielić. Dlatego to się nazywa skala ilorazowa. Dalsza definicja. Wielkości mierzalne to takie, które można wyrazić przy pomocy liczb. A nie wszystkie są mierzalne. Wielkości mierzalne to takie, które można wyrazić przy pomocy liczb. A te, których się nie da, to i tak można za pomocą ważkości bazy wielkości. Nie, wagę można, ważkość rozumiemy, wagę, wielkość masy. Tak, nie, to one są, to może robić sobie jako nadawane w tym, których nie da się jednoznacznie określić, ale można porównywać między sobą. To znaczy jest fizyka, czy nie? Nie, to chodzi o to, że ekonomia. Proszę pana, zwracam uwagę, że mazur, nawet w tej jakościowej teorii informacji miał podejście energomaterialistyczne. Tak, bo to było wcześniej jeszcze. Informacja energomaterialnej. A myśmy tutaj uogólnili na abstrakcyjne pojęcia. Co się zresztą bardzo nie podoba tym Instytutu Opolskiego, tam możecie znaleźć. No, jeśli chodzi o zero absolutne, no, długość też ma zero absolutne. Waga ma zero absolutne. 0 kilogramu na przykład. Punkt początkowy. No, punkt początkowy to może być umowny. Można przyjąć w różnych, miejscach, tak. No teraz w naszym kręgu kulturowym i to się przyjęło na całym świecie. Tym punktem początkowym jest w skali tej rocznej narodzenie Chrystusa. Ale zauważcie, jak to znikało. W okresie dwudziestolecia była cała walka o to, czy pisać taki, taki rok przed narodzeniem Chrystusa lub po narodzeniu Chrystusa, czy
pisać nowej ery. W tej chwili dominuje już poezja nowej ery. Nasze ery. Chrystus zniknął. No, proszę zauważyć, że u mnie te cybernetyce ja stosuję konsekwentnie. Przed narodzeniem Chrystusa, po narodzeniu Chrystusa. Będzie nawet w anglosaskich krajach jednak, no przynajmniej do niedawna stosowano też Chrystusa. Tak, do Chrystusa, mimo że to są mocniej nie teoretycznie zlaicyzowane kraje niż nasz. Ale to się używa before Christ. Ale to znika już nawet tam, chociaż tam później wolniej. A tutaj chyba możemy też zwrócić uwagę, że anglosaskie loże masońskie są państwowotwórcze w odróżnieniu od Wielkich Wschodów. Bo tam ateista nie może należeć. Absolutnie, żeby należeć do wolnomularstwa wielkich lóż w krajach anglosaskich. Zresztą nie tylko. Nie tylko w krajach anglosaskich, ale one powiedzmy tam mają swój główny punkt, to trzeba wierzyć w Boga osobowego. Co najmniej deistą trzeba być oczywiście. To. A w Wielkich Wschodach nie. Wydaje mi się, że chyba w Wielkich Wschodach to nawet jest bardzo widzialne, jak ktoś nie wierzy. Wiesz, tak, na przykład był Wielkich Wschodach. No ale jak powiedział w telewizji, go zapytano o te jego właśnie afiliacje masońskie, to on powiedział: zawiodłem się na masonerii. To bardzo ciekawa wypowiedź, słyszałem ją sam. Jego syn jest tu ciekawszy. Tutaj bardzo, bardzo ciekawa oczywisty wypowiedź. Nie uzasadnił, dlaczego się zawiódł, ale stwierdził. Więc wielkości mierzalne to takie, które można wyrazić przy pomocy liczb. Nie wszystko można wyrazić przy pomocy liczb. Dalej miara. Miara. To jest wyrażona liczbowo wielkość porównawcza. No na przykład metr, gram, stopień, jeśli chodzi o temperaturę. Wyrażono liczbowo wielkość porównawcza, czyli taka, z którą porównujemy. I teraz mierzenie, to wszystko są definicje. Mierzenie to jest porównywanie innych wielkości z wielkością porównawczą. Mierzenie to porównywanie innych wielkości z wielkością porównawczą. No na przykład długość, odległość to ilokrotną, jaką krotnością tej wielkości porównawczej jest dana wielkość. No i teraz ad jeden, bo to były te trzy rodzaje mierzenia. Ad jeden. Porównujemy obiekty ze względu na jedną cechę. Jakąś tam. Porównujemy obiekty ze względu na jedną cechę, na przykład piękność. Sztuce. Porównujemy obiekty ze względu na jedną cechę i oceniamy, czy. No właśnie. A. Mniejsza od B. Czy. A. Większa od B, czy A równe B, nawiązuje do tego aksjomatu.
mówimy, czy to jest równie piękne jak tamto, czy tamto jest piękniejsze, czy to jest piękniejsze. I to w sztuce występuje w życiu codziennym, jak tym się zachwycamy na przykład. Albo coś jest zdrowe. Czym tą zdrowość mierzyć nie wiemy, ale mówimy, że no, powiedzmy dla mnie bardziej zdrowy jest chleb czy pieczywo pełnoziarniste od pieczywa jakiegoś tam przaśnego. Natomiast dalej, czym mierzymy tą zdrowość, nie uzasadniam. Ja może smakuję. Coś mi bardziej smakuje od czegoś, albo coś jest równie smaczne. Nie wiadomo, jaka jest miara tego, tylko oceniamy, coś jest smaczniejsze od czegoś, albo jest równie smaczne. Ad 2. Jedną wielkość umownie przyjmujemy za równą 1, jedną wielkość umownie przyjmujemy za równą 1, nazywając jednostką miary i z nią porównujemy inne jednostki. To już to było. O tutaj. Tu powiedzmy było 1, 2, 3, 4. I tutaj powiedzmy ta wielkość to jest trzykrotność tej umownej jednostki. A tutaj już. No to właśnie na tym bazował Mazur, to co chciałem powiedzieć w tych wartościach probabilistyce. Tak, tak. A o probabilistyce to my powiemy też. Jak najbardziej, bo to jest akurat rachunek prawdopodobieństwa, to jest ten dział matematyki, który został właśnie zaksjomatyzowany. I mało kto wie, że to stosunkowo niedawno to dopiero chyba w XX wieku zaksjomatyzowano. To jest bardzo dobry podręcznik. Rachunek prawdopodobieństwa zawsze wykładałem na podstawie Fisza. Jak się nazywa? Marek Fisz. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Tam jest porządnie wyłożona cała akcja. Od dalego. Zresztą warsztatowo powiem wam, że jak się porządnie aksjomatyzuje, to ja się nauczyłem na Fiszu. I później to oczywiście uogólniłem. I teraz ad 3. Przyjmujemy na skali przedziałowej absolutny punkt zerowy. Była skala przedziałowa, a tu przyjęliśmy punkt zerowy. Absolutnie punkt zerowy. Proszę sobie zanotować nowe linijki. Matematyka wprowadza porządek matematyczny, jak sama nazwa wskazuje, wyrażony w liczbach. I stosuje metody teoretyczne, dedukcyjne. Dedukcja. Aksjomaty
czyli informacje, już w naszym języku mówię, aksjomaty, czyli informacje, uznajemy za prawdziwe bez dowodu. I traktujemy tak jak oryginały. Porównywanie z oryginałami w wypadku tych procedur dedukcyjno, powiedzmy teoretycznych, polega na tym, żeby sprawdzić, czy to jest zgodne z aksjomatami, czy nie. Jest to tak, jak oryginały traktujemy. Zresztą niektórzy mówią, że właściwie przy metodach dedukcyjnych to my nic nowego nie odkrywamy, tylko wyciągamy konsekwencje z przyjętych aksjomatów. No, to też tak. Teraz nie ma sensu mówić, że coś jest prawdziwe. Jak zdefiniujemy prawdę. Znaczy, jak jeżeli aksjomaty są oryginałami, a inne twierdzenia są obrazami tych oryginałów, to porównywanie z aksjomatami jak najbardziej będzie dotyczyło badania. A się ze świat piwata, tak? To jest prawda. No, Piłat miał podejście bardzo współcześniackie, można powiedzieć. Prekursorem wyznawców różnych prawd. No a to jest podejście idealistyczne. My natomiast mówimy o prawdziwości informacji. I teraz proszę sobie... Na... prawdziwości właśnie, realistyczne. Tak, tak, oczywiście. Proszę dalej zanotować. W matematyce elementom zbiorów i zbiorom przyporządkowujemy liczby. I dalej. Zbiorom przyporządkowujemy tak zwane liczby kardynalne. Liczby kardynalne określające ich moc. Mówi się o mocy zbioru. I te liczby kardynalne to wyrażają. I jeżeli mamy zbiór X duże, a przyjęło się dużymi literami oznaczać zbiory, a małymi liczby. Informacje i kody jeszcze bierzemy. Trzeba nas mówić. Jeżeli mamy zbiór X duże, iluś tam elementów, no to liczby kardynalne, to jest takie oznaczenie dość przyjęte, określające ich moc, oznaczamy, nie przepraszam, dwoma kreskami się przyjęło w teorii zbioru, dawniej zwanej teorią mnogości. Teorię zbiorów ustawia mnogości. Liczby kardynalne oznaczamy oznaczenie zbioru i dwie kreski na tym. I kropka dalej. Liczbą kardynalną zbioru skończonego, czyli zawierającego skończoną ilość
elementów? Jest liczba jego elementów po prostu. Więc jak mamy zbiór 10 elementów, to liczbą kardynalną będzie 10. Ale są te zbiory nieskończone. I tam to już nie jest takie proste. No razem mówiąc, swego czasu opowiadał mi właśnie Andrzej Sidzel, jeszcze wówczas nie profesor, a już takimi rzeczami się zajmował w szkole średniej, opowiadał mi właśnie o tym, że w teologii jeden z dowodów na istnienie Boga opiera się na twierdzeniu z teorii mnogości, a nie z teorii zbiorów. Dawniej się raczej mówiło teoria mnogości, teraz raczej się mówi teoria zbiorów, że nie może istnieć nieskończony ciąg liczb kardynalnych, ale to ja tak mówię na marginesie, bo nie robię tutaj wykładów ani z teorii zbiorów, ani z teologii. Jak to ma, co to jest za dowód? No to jest taki dowód, że musi być jakiś metazbiór, w którym to wszystko jest zawarte. Ja tu podam bardziej realistyczny dowód, bo ten dowód czysto matematyczny jest za bardzo abstrakcyjny. A mógłby pan do tego powtórzyć? Na podstawie twierdzenia, że nie może istnieć nieskończony zbiór liczb kardynalnych, mówi się, że musi istnieć jakiś metazbiór, w którym to jest zanurzone, ale ja nie jestem pewien, czy ja to ściśle powtarzam, więc nie chciałbym, żeby ta moja dygresja była traktowana jako integralna część tego mojego wykładu, bo to jest tylko taka dygresja na temat tego, że teologia, ta przedsoborowa, bo to było w latach 50. mówione, nawet posługiwała się matematyką. Dalej. A czy ktoś kontynuuje tę tradycję? No przecież ten profesor Onyszkiewicz miał się w Wszechwiece taką broszurkę, która też matematycznie udowodniała. Tak, tak. A co? Znaczy on taką broszurkę wydał pod tytułem Wszechwiedza i właśnie tutaj profesor fizyki teoretycznej to poznaje. Przestałem nawet na listę chyba kiedyś. Tak. I po prostu tam udowadniał właśnie metodami matematycznymi. No właśnie, to może u niego to będzie porządnie. Ja to dawno przyglądałem. Akurat nie jestem specjalistą od tych spraw, więc to... Tylko tak wam mówię jako ciekawostkę, to co pamiętam sprzed pół wieku, ale nie gwarantuję, to nie jest moich notatek. Tu notatka tego. Tak to się mówi w wojsku, w konspekcie tego nie. To jest tylko dygresja. Ale na pewno profesor Jacyna Onyszkiewicz będzie na ten temat mógł powiedzieć coś bardziej precyzyjnie. Więc proszę sobie zanotować. Matematyka współczesna zawiera elementy, które w naszych rozważaniach wchodzą do aksjomatycznej teorii poznania i ogólnojakościowej teorii informacji. I dalej, przekształcenia, czyli
czyli operacje logiczne i matematyczne. Można zapisać w języku ogólnym jakościowej teorii informacji i aksjomatycznej teorii poznania. Używając ich pojęć pierwotnych, relacji pierwotnych, i pojęć definiowanych. Na przykład jako kodowanie, dekodowanie, informowanie, etc. Natomiast odwrotny zapis nie jest możliwy. Bez utraty istotnych informacji. To jest, proszę Państwa, to, co w programach języka komputerowych. Jak mamy tekst zapisany w języku, powiedzmy, poprzedniej generacji, to możemy go przy pomocy nowego programu w języku nowej generacji odczytać. Precyzyjnie, bez utraty informacji. A odwrotnie to w ogóle bleble wyjdzie. Jak mamy zapisane coś w nowym języku komputerowym, to w starym, przy pomocy starego programu się nie da odczytać. No i to było przerobione. Jak ktoś nie wierzy, że to tak jest w tym wypadku, to polecam lekturę książki Roberta Piotrowskiego. Podręcznik logiczny. On napisał, już nie pamiętam dokładnie, jaki ten tytuł był, ale logika Roberta Piotrowskiego i on tam jeden z rozdziałów poświęcony jest w kopiowaniu do tradycyjnej logiki, a ściśle mówiąc do logiki wprowadził teorię relacji i w języku tradycyjnej teorii relacji chciał zapisać jakościową teorię informacji Mazura, no ale język za ubogi. Dlatego, że żeby zapisać nawet definicję informacji w języku Mazura, to trzeba wyjść od pojęcia komunikatu, a w teorii relacji tradycyjnej nie ma pojęcia komunikatu. W logice tradycyjnej zdanie to zawiera informację, a u nas nie, to jest tylko komunikat i dopiero informacja, to jest relacja do pytania. Tradycyjną logikę możemy zapisać w naszym języku, ale już nie. I chodzą różne takie rzeczy. To jest jeszcze taka relacja. Delikatnie mówiąc, bez sensu.